Prawie 100 milionów złotych kredytu zaciągnie w tym roku gmina Wałbrzych. Dwie trzecie tej kwoty ma pokryć planowany deficyt. Sprawdziliśmy, jakie nowe wydatki pojawiły się w budżecie. Kolejna korekta budżetu przegłosowana przez radnych pod koniec lutego przyniosła wiele zmian. Dochody budżetowe zwiększyły się o zaledwie 2 miliony złotych, natomiast wydatki urosły z ponad 786 milionów do prawie 810 milionów. Tym samym deficyt w tegorocznym budżecie wzrósł z 46 milionów do 66 milionów. Między innymi na pokrycie tego deficytu gmina zaciągnie kredyt w wysokości 98,5 miliona złotych. Wzrost wydatków wynika z zaplanowania wielu inwestycji. Najbardziej kosztowne pozycje w tego w tym budżecie to m.in. remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 5 milionów zł, modernizacja i budowa budynków komunalnych 3 miliony złotych, zakup nieruchomości w związku z rozliczeniem umowy inwestycyjnej z BGK nieruchomości SA przy ulicy Husarskiej 4 miliony złotych. Zwiększenie wydatków na remont palmiarni w związku z niższym niż planowano wykonaniem w 2018 roku 1 900 000 zł. Przebudowa ulicy Garbarskiej 1 800 000 zł. Wzrosła kwota, jaka ma być przeznaczona na dotacje celowe na remonty i prace konserwatorskie zabytków z 300 000 zł. do 857 000 zł. Na ten rok zaplanowano wiele inwestycji niezrealizowanych dotychczas w ramach poprzednich edycji budżetu partycypacyjnego. Listę projektów znajdziecie na portalu waubrzyk24.com. Z uchwały jasno wynika, że jedna z największych niezrealizowanych dotychczas inwestycji budżetu partycypacyjnego również w tym roku nie doczeka się budowy. Chodzi o ściankę wspinaczkową kopalnia mocy. Środki na ten cel w wysokości 970 tys. złotych zostały przesunięte wraz z terminem realizacji zadania na rok 2020. Cieszyć się mogą natomiast Miejskie Instytucje Kultury. Teatr Lalki i Aktora otrzyma dotację na program Sztuka Teatru Dobrodziejstwem dla Młodego Pokolenia w kwocie prawie 80 tysięcy złotych. Biblioteka pod Atlantami otrzyma aż 120 tysięcy złotych na wkład własny do programu zakupu nowości wydawniczych.